W 1898 roku koncern Bayer odkrywa pochodną opium, która podobno nie uzależnia. Wyniki pierwszych testów na psach są niejednoznaczne. Substancja wywołuje silną senność, wymioty i obfite ślinienie. Mimo to Bayer wprowadza ją na rynek pod szumną nazwą heroina. Zalecana jest na astmę i bolesne ząbkowanie. Śledząc historię morfiny, heroiny i kokainy, widać wyraźnie, że narkotyki nie wywodziły się z przestępczego półświatka. Uważano je za lekarstwa. Niestety gin wymknął się z butelki. Na uzależnienie od morfiny nie było rady. Co gorsza, każde kolejne remedium zyskiwało rzesze nowych miłośników.